Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie. To znaczy, profesjonalnie podchodziłem do każdego spotkania. Oczywiście, gdzie praktycznie w Polsce rozgrałem chyba w trzech albo w czterech różnych meczów derbowych. No to nie trzeba mobilizować zawodników. No każdy sobie zdaje sprawę, jaka ranga jest tego spotkania. Wiem, w jakiej sytuacji jesteśmy i tak naprawdę takim meczem możemy tylko stracić, przegrywając go. Jeżeli wygramy, to wiadomo, zyskujemy w oczach kibiców, włodarzy klubu i te morale nasze gdzieś tam mogą nas pociągnąć gdzieś tam wyżej, żebyśmy wiadomo wyszli z sytuacji, w której jesteśmy, bo ta sytuacja jest na tą chwilę bardzo zła. Natomiast takimi meczami możemy się tylko odbudować psychologicznie i w kontekście dalszych meczów. Krzysztof, a jest sobie jakieś takie derby szczególne, które ty zapamiętałeś, nie wiem, tobie do końca życia weszły, bo niekoniecznie w karierze profesjonalnej, może za juniora na przykład, nie wiem, zagrałeś jakieś derby z Krakowią w juniorach Wisły, że pamiętasz do końca życia. I był jakiś taki szczególny właśnie mecz? Nie ma jakichś tam szczególnych, każdy mecz jest inny, każde derby są inne, natomiast patrzymy pod kątem tutaj, co jest przed nami, bo dzisiaj jestem w Śląsku Wrocław i zdajemy sobie sprawę, tak jak powiedziałem wcześniej, że tutaj gramy przede wszystkim dla kibiców, żeby ich przyciągnąć ich na stadion, żeby nam pomogli, bo są częścią tego klubu i większą częścią tego klubu. Natomiast takie mecze powinny mobilizować nas, zawodników, a przede wszystkim gdzieś tam nie mamy, na takie mecze nie powinniśmy mieć nawet odprawy, powinniśmy wyjść po prostu z marszu i grać takie spotkania. Natomiast wiadomo, boisko weryfikuje i przed meczem możemy sobie mówić, jak to będzie. A tak naprawdę właśnie na Zielonej Murawie tutaj jesteśmy tylko w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania.